To my, słuchajcie, kochani, zaczynamy dzisiaj. Jak pamiętacie, a kto był, to pewnie pamięta, o czym żeśmy mówili ostatnim razem. O modlitwie, tak? No, było o modlitwie, tak. Aha, ale poruszaliśmy taki szczególny aspekt tej modlitwy pańskiej. O kuszeniu. Słucham? O kuszeniu. O kuszeniu, tak. I nie wódź nas na pokuszenie, prawda? I z tego, pamiętacie, wywiązała nam się taka w ogóle cała dyskusja, która rozwinęła się na kolejną część, ale już żeśmy sobie jakby tą kwestię i pokuszenia, i tych takich rozważań, czy Bóg wodzi na pokuszenie, a inaczej wprowadza nas w doświadczenie, tak? Pamiętacie, bo tam był ten wyraz peirasmon w języku greckim, jaki żeśmy zauważyli, występuje. I właściwie tam w tej modlitwie pańskiej to należałoby przetłumaczyć dokładnie i nie wprowadź nas w doświadczenie. Tak dokładnie by trzeba było to przetłumaczyć i żeśmy sobie potem dyskutowali na temat, w związku z tym taki problem rozważaliśmy, kwestia istnienia zła w świecie i próbowaliśmy się jakby do tego jakoś ustosunkować. A dzisiaj, słuchajcie, mamy kolejną jakby perykopę Słowa Bożego, która mówi o poście. O poście i otwórzcie sobie, słuchajcie, Ewangelię Mateusza, szósty rozdział i będziemy czytać wersety od 16 do 21. I ja już teraz proszę nas wszystkich, żebyśmy wyłączyli nasze mikrofony, tak, ponieważ one będą nam tutaj przeszkadzać. Iwonko, ty masz włączony jeszcze mikrofon, tak? Ja to widzę, że ty masz jeszcze włączony mikrofon, więc musisz wyłączyć. O, fajnie, dzięki bardzo. I czytamy już w tej chwili, słuchajcie, Ewangelię Mateusza, wersety od 16 do 21, rozdziału 6. I ja przygotowałem takie krótkie rozważanie na ten temat, a potem oczywiście zapraszam wszystkich do dyskusji. Tekst mówi tak. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę i za Twoje miłosierdzie i za Twoją litość i prosimy Ciebie dzisiaj, Boże, o Twoje słowo na temat postu, na temat tego, co Ty rozumiesz pod tym tematem, Panie, i w jaki sposób Ty chcesz, abyśmy my mogli pościć. I Panie, przede wszystkim proszę Ciebie, daj nam za wzór osobę Jezusa Chrystusa, który zawsze jest dla nas centrum i którego zawsze stawiamy jako wzór do naśladowania. O to, Panie, prosimy Ciebie przez Ducha Świętego w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen. Taka sprawa, słuchajcie, dzisiaj. I tak jak ja już po prostu wspomniałem, kochani, mówiliśmy sobie tydzień temu o pewnych rzeczach. Mówiliśmy przede wszystkim w kwestii postu też, w jaki sposób Jezus Chrystus pościł. Bo mówiąc o poście, tak jak dzisiaj chcemy sobie powiedzieć i zauważyliście też już, ja w modlitwie o tym wspomniałem, chcemy postawić zawsze za wzór Jezusa Chrystusa. Bo my budujemy nasze życie w oparciu o Jezusa Chrystusa, stawiając Jego w centrum i chcemy Jego naśladować naszym życiem. I dlatego jesteśmy chrześcijanami. Dlatego jesteśmy chrześcijanami, bo stawiamy Chrystusa za wzór, który chcemy naśladować w naszym życiu. Tak? I pierwszą kwestię taką, którą chcę zauważyć, to po prostu tę, że jak patrzymy się na Jezusa Chrystusa, to widać jedną rzecz, że po tym takim okresie, kiedy On się narodził, kiedy On wzrastał, kiedy On był przy swoich rodzicach, w pewnym momencie, w wieku około 30 lat, przyszedł do Jana Chrzciciela i rozpoczął swoją taką publiczną działalność, tak?
rozpoczął swoją publiczną działalność od, po pierwsze, chrztu, to jest taka jedna rzecz, ale dwa, zaraz po chrzcie, kiedy wyszedł z wody, poszedł na pustynię i tam pościł. I odbył taki okres, kiedy pościł, a więc możemy śmiało powiedzieć, że Jezus Chrystus rozpoczął swoją publiczną służbę, rozpoczął postem. Post rozpoczyna służbę Jezusa Chrystusa. I wydaje mi się, że dlatego właśnie Jezus Chrystus pokazuje post jako coś bardzo, bardzo ważnego, bez czego na przykład nie mógłby rozpocząć swojej służby. Tak? I tutaj to jest taka pierwsza uwaga. I pamiętacie, tydzień temu w ogóle mówiliśmy sobie, ja chcę to przytoczyć. To jest ta sama Ewangelia Mateusza, tylko dwie kartki wcześniej. W czwartym rozdziale jest napisane tak, że kiedy Jezus Chrystus wyszedł z wody po chrzcie dokonanym przez Jana Chrzciciela, po tym, kiedy rozległ się ten głos z nieba, ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. W czwartym rozdziale, pierwszym wersecie pisze tak. Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. Tak? Czyli popatrzcie. Chrystus rozpoczyna po wyjściu z wody swoją publiczną służbę postem. Postem, tak? I przy tej okazji, słuchajcie, tydzień temu, jak żeśmy cytowali te słowa, bo dokładnie tydzień temu cytowaliśmy dokładnie te słowa też, odwoływaliśmy się do nich. Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Tak? Pamiętacie? I ja teraz, z racji tego, że może nie wszyscy byli tydzień temu, chcę tak troszeczkę tylko nam przypomnieć o tym, co mówiliśmy sobie tydzień temu odnośnie tego wydarzenia, kiedy Chrystus został powiedziony w Duchu Świętym na pustyni, aby go kusił diabeł i tam 40 dni pościł, tak? Powiedzieliśmy sobie mianowicie tydzień temu, po pierwsze i najważniejsze, że Bóg nie jest autorem zła i nie jest jego stwórcą ani reżyserem. To żeśmy sobie powiedzieli, ale mimo to jest pewien rodzaj doświadczenia, który jest w woli Bożej. Tak? I tu zacytowaliśmy sobie pierwszy list Piotra, czwarty rozdział, 19 werset, gdzie tam było napisane, pamiętacie, przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej. Tam było tak napisane i postawiliśmy sobie w związku z tym takie pytanie, czy chrześcijanin może więc cierpieć z woli Bożej? I odpowiedzieliśmy sobie, że tak, że to jest możliwe. Możliwe jest, że w jakiś niezrozumiały dla nas sposób Bóg związany jest z jakimś logicznym ograniczeniem, o którym my nie wiemy, a mianowicie, że Bóg, oczywiście nie będąc autorem zła, ale chce jednocześnie w jakiś sposób wykorzystać to zło, jakie się wydarza, po to, aby osiągnąć jakieś większe dobro. Tak żeśmy sobie powiedzieli tydzień temu. Oczywiście jest to jedynie taka spekulacja, która nie przynosi nam ostatecznie żadnej odpowiedzi, ale ta spekulacja mówi nam jednocześnie, że zło ma jednak coś do spełnienia w naszym życiu. Coś, co się nie mieści w naszej takiej prostej konstrukcji, coś, co pozwala jednak na to, że Bóg, nie wiem, wybiera sobie zło, nie, w jakiś sposób zezwala na to zło, godzi się z jego zaistnieniem, dopuszcza do niego, mogąc mu zapobiec, oczywiście, ale w jakiś sposób nie reaguje. Nie reaguje, tak? I to jest to, o czym mówiliśmy sobie tydzień temu, jednocześnie oczywiście zaznaczając, że Bóg w żaden sposób nie jest stwórcą zła. On nie maczał przy tym, w jakiś sposób nie grzebał. Wszystko, co Bóg stworzył, było dobre, tak jak mówi Słowo Boże. Tak? Ale teraz, wracając do kwestii postu, o którym my dzisiaj chcemy powiedzieć i dalej kontynuować może ten temat sprzed tygodnia, widzimy taką jedną rzecz. Kiedy patrzymy się na Jezusa Chrystusa,
jako tego naszego wzoru i przykładu widzimy. Jeszcze raz możemy spojrzeć na ten tekst, który żeśmy tydzień temu przynosili, kiedy czwarty rozdział Ewangelia Mateusza, pierwszy werset. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Jeden werset tylko. Myślę, że ten post Chrystusa jest on bardzo ciekawy i możemy z tego jakby w takich trzech punktach, może ja tak tylko zaznaczę, są takie trzy punkty, które z tego jakby wyciągnę, jeśli chodzi o kwestię tego postu, tak? Po pierwsze, za postem w przypadku Jezusa Chrystusa i jak jestem przekonany w przypadku każdego z nas, za postem stoi Duch Święty. To Duch Święty wywiódł, zaprowadził Jezusa w pewne miejsce, aby Jezus Chrystus pościł. Duch Święty jest jakby autorem postu. Kiedy ty w swoim życiu wybierasz post i skłaniasz się w jakiś sposób, jesteś przekonany o tym, aby podjąć post, to ja sobie tak myślę, stoi za tym Duch Święty. To jest pierwsza rzecz. Kiedy idziesz w obszar, w którym ty w swoim życiu zaczynasz pościć, to tam prowadzi ciebie Duch Święty. Pierwsza uwaga, to Duch Święty prowadzi ciebie w kierunku postu. To jest jedna rzecz. Autorem postu jest Duch Święty. Druga rzecz, taka informacja z tego krótkiego wersetu, jak widzę, to on zaprowadził Jezusa na pustynię, ten Duch Święty, aby tam pościł. Pustynia, czyli pustynię, tą pustynię, o której tu jest mowa, można ją rozumieć w różny sposób. Pierwsza rzecz to było to miejsce, jak czytamy. Rzeczywiste, faktyczne miejsce. Miejsce puste, miejsce odludne, gdzie Chrystus nie był przez nikogo widziany i to miejsce jest miejscem postu dla Chrystusa. Dla mnie może to oznaczać również takie miejsce, fizyczne miejsce, odludne miejsce. Aby pościć, możesz pojechać gdzieś na wieś, wynająć sobie jakiś domek letniskowy, wziąć sobie namiot, pojechać do lasu, z dala od ludzi, z dala od tego zgiełku miasta, aby być sam na sam z Bogiem. I może to być rzeczywiście, faktycznie fizyczne miejsce, gdzie prowadzi ciebie Duch Święty, abyś mógł pościć. Bo tylko tam, kiedy jesteś sam na sam, z dala od zgiełku miasta, możesz skupić się na Bogu, tak? Ale ta pustynia również może być jakąś sytuacją życiową, sytuacją, w którą wprowadza ciebie Duch Święty. On wprowadza ciebie w pustynię twojego życia. To może być miejsce, gdzie na przykład ty zaczynasz przeżywać może taką duchową pustkę. Na przykład nie widzisz, nie czujesz działania Boga w twoim życiu, a może się tak przydarzyć w życiu chrześcijanina? Ja powiem oczywiście, że może się przydarzyć taka duchowa pustynia w twoim życiu, taki duchowy kryzys może się oczywiście pojawić. I powiem tak, jeżeli to jest połączone z postem, do którego nagle na przykład Duch Święty ciebie przekonuje, to jest dzieło Boże, tak? Bo ty może w swoim życiu oddaliłeś się na moment gdzieś od Boga, weszłaś w jakąś trudną sytuację życiową i może tu jest właśnie miejsce, aby rozpocząć post, aby zacząć wołać do Boga. Może właśnie Duch Święty jakby dopuścił do tego, że ciebie wprowadził na taką pustynię twojego życia, po to, aby ci coś powiedzieć, tak? To jest taka, ale też ta pustynia może być też symbolem. Symbolem czego? No nie wiem, sobie możesz tutaj wstawić, co sobie chcesz, no nie? W każdym razie ważne jest miejsce. Jeżeli Duch Święty wiedzie ciebie, prowadzi ciebie w kierunku postu, to też jest ważne miejsce.
gdzie ten post ma się odbyć, tak? Najlepiej znaleźć sobie na to dogodny czas i dogodne miejsce. Może uciec od zgiełku miasta, tak? To jest taka druga myśl. I trzecia myśl, jaką ja mam z tego fragmentu, to ten Duch Święty wywiódł Chrystusa na pustynię. Po co? Tu jest napisane, aby go kusił diabeł. Aby go kusił diabeł. Był też cel tego postu podjętego przez Chrystusa, tak? I tam jest, żeśmy sobie zauważyli takie użyte słowo języka greckiego peirasmon. Tutaj niestety tłumacze oddali to jako kuszenie, aby go kusił diabeł, a w języku greckim to słowo znaczy właściwie doświadczenie, wypróbowanie albo egzamin. Chrystus został poprowadzony w pewne miejsce przez Ducha Świętego, to jest ważna myśl, nie poszedł tam sam, ale poszedł tam w Duchu Świętym, aby podlec jakiemuś wypróbowaniu, tak? Dla Chrystusa mogło to być też takie doświadczenie wiarygodności Boga i Bożych wypowiedzi, Bożych obietnic. Bo wiecie, pamiętacie, jak się Chrystus podczas tego pokuszenia diabelskiego broni. Broni się Słowem Bożym, tak? Ale dzisiaj nie będziemy tego rozważać, tych pokuszeń Chrystusa, bo dzisiaj chcemy nasze słowo, naszą uwagę jakby zwrócić ku poście i mówić na temat postu, tak? Tutaj tylko taka jedna uwaga, że dla mnie, dla ciebie post na przykład, w który ciebie lub też mnie Duch Święty prowadzi, może być czasami dla ciebie takim egzaminem, tak? Gdzie jesteś też w jakiś sposób doświadczany. I to może być egzamin, tak? Egzamin polega na tym, że wiesz, jak chodzisz do szkoły, to większość czasu nauczyciel mówi, tak? Nauczyciel mówi, 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 on ciebie naucza, tak? A kiedy zbliża się egzamin, jest czas egzaminu, to popatrz, nauczyciel siedzi cicho. I wtedy, no, ty jesteś poddany egzaminowi, to ty musisz mówić. Tobie jest zadane pytanie, na które, no, domaga się od ciebie po prostu jakiejś takiej odpowiedzi, tak? I to jest taka uwaga, że czasami taki post może być dla ciebie takim czasem, kiedy Bóg ciebie chce wyegzaminować, okej? Już zostałeś nauczony, już zostało ci to i to przedstawione, a teraz czas na egzamin. Czy go zdasz, czy go nie zdasz? I czasami post może być właśnie takim okresem egzaminu. I teraz, kochani, ja chcę wrócić do takiego miejsca, które czytaliśmy my już na samym początku, kiedy Jezus Chrystus w kazaniu na górze mówi o poście. Mówi o poście. I ten tekst dzisiaj nasz, ja przeczytam jeszcze raz. Pozwólcie, zrobię to szybciutko. Jezus Chrystus w kazaniu na górze mówi tak. To są dwa wersety. Trzy, przepraszam. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Piękny tekst. Od razu widać, że kwestię postu Jezus Chrystus dzieli jakby na pół. Najpierw opowiada o tym, jak nie pościć, a gdy pościcie, a potem nie bądźcie, nie róbcie tak, nie pościcie w taki i w taki sposób. Tak? A druga część mówi o tym, jak pościć, ale kiedy ty pościsz to, zrób to i to i to. Tak? Więc w jaki sposób nie pościć? Mówi dzisiaj Jezus Chrystus do ciebie.
Mówi tak, kiedy pościsz, nie bądź smętny, nie bądź smutny, nie jak obłudnicy. On dalej mówi, Jezus, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Tak? A tu o coś zupełnie chodzi po prostu. Wiesz, oni w jakiś sposób robią pewne rzeczy na pokaz. Może i chwalą się tymi rzeczami. Ubierają się w jakiś wór pokutny, żeby się przypodobać ludziom, ale tak robią obłudnicy. Tak? Więc nie mamy robić przede wszystkim, post nie jest postem na pokaz przed ludźmi, żebyś ty po prostu coś robił i coś reprezentował, w jakiś sposób popisywał się swoją pobożnością. I tu jest napisane, tacy ludzie już odbierają zapłatę swoją. Bóg nie widzi takiego postu. To nie jest prawdziwy post, kiedy coś robi ktoś na pokaz. Ale, co mówi Jezus Chrystus, ale ty, gdy pościsz, tak, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Wiesz, żeby twoje oblicze było wesołe. Umyj się, nie wiem, bądź zadbany. Niech nie ludzie naokoło widzą, że ty pościsz, nawet niech się nie domyślą, tak? Bo nie robisz tego na pokaz przed ludźmi, żeby się pokazać, tak? Ale twój ojciec, który jest w ukryciu, ten ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Inaczej uzna ten post za ważny. Taki post jest postem, który podoba się po prostu Bogu. Kiedy ty robisz coś absolutnie dlatego, żeby się Bogu przypodobać, aby Bóg zobaczył po prostu to, że ty pościsz. I taka powinna być twoja motywacja. Nie przed ludźmi, nie na pokaz, ale po prostu w skrytości gdzieś swojego serca. I to może być ta pustynia, o której żeśmy mówili, rozumiana w ten sposób na przykład symboliczny, tak? Że ty gdzieś w sobie, w swoim wnętrzu, jeśli nie masz takiej możliwości gdzieś wyjechać, oddalić się fizycznie z tego skwaru miasta, to możesz wejść w takie miejsce w sobie samym, w swoim sercu i tam pościć, podejmując taką decyzję przed Bogiem. I oczywiście jakby ja na tym mógłbym skończyć, ale żeby nie było jeszcze tak łatwo i prosto, ja chciałbym przeczytać jedną rzecz. I to jest sztandarowy jakby werset, jeśli chodzi o post. O post, który podoba się Bogu. I chcę przeczytać z Księgi Izajasza. Izajasz 58 rozdział. Będę chciał przeczytać wersety od 1 do 14. Słuchajcie, to jest taka cała duża perikopa, która mówi na temat postu, na temat tego, jaki post Bogu się podoba. I słuchajcie, ja myślę, że gdy przeczytam ten werset, to z tym nas go chyba zostawię. I to będzie takie nasze zadanie domowe też, żeby jeszcze raz w domu każdy z was sobie ten werset otworzył. A więc jak masz kartkę, długopis, to już sobie teraz zanotuj. Księga Izajasza, 58 rozdział, wersety od 1 do 14. Będę czytać. I czytam. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się. Podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbywał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a ty nie mówisz, nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy. I tu jest taka ciekawa rzecz, którą mówi autor. Wiesławie, masz włączony mikrofon.
Musisz wyłączyć mikrofon. Już Tak, mogę. bo tutaj właśnie ten słychać wszystko. Ok, fajno, dzięki bardzo, już nie słychać. I tutaj Izajasz mówi tak, że Izrael, czyli ten lud Boży, starotestamentowy lud Boży, on uważał się za sprawiedliwego, chciał zbliżyć się do Boga, ale nie, nawet podejmował pewne takie działania, żeby zbliżyć się do Boga, ale to się Bogu nie podobało, ponieważ oni tak naprawdę nie mieli takiego serca oddanego Bogu, a próbowali robić coś jedynie w jakiś taki sposób, jakby pójść na skróty. O, pójść na skróty. I kiedy oni umartwiali swoje dusze, nawet pościli, Bóg tego nie zauważał. I teraz Bóg przez usta Izajasza mówi dlaczego. Dlaczego nie uznawał ich postu? I Bóg mówi tak przez usta Izajasza. Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Tak? Popatrz. W dniu swojego postu, więc my mamy robić zupełnie, całkowicie na odwrót. Tak? W dniu twojego postu, kiedy ty wybierasz sobie jakiś i decydujesz się pościć, nie możesz w tym czasie załatwiać swoich własnych spraw. Nie możesz uciskać jakichś, nie wiem, robotników, pracowników, swoich współpracowników, z ludźmi, z którymi w pracy pracujesz, swoich przyjaciół. Nie możesz im wyrządzać jakichś złych rzeczy, być dla nich przykrymi i tak dalej. Oto gdy pościcie, werset czwarty, oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Popatrz, nie możesz kłócić się, nie możesz się spierać. I nie możesz być taki twardy, że wiesz, że ty tutaj uderzysz pięścią w stół i musi być jak ty chcesz. To nie jest post, tak? I mówi dalej tak. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę? Że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem? Dniem miłym Panu? Mówi Bóg przez Izajasza. Nie, to nie jest post, który mi się podoba, bo to jest jakiś taki, to są rzeczy takie, które wkładasz na siebie na pokaz, żeby się ludziom po prostu pokazać w jakiś sposób. I dalej mówi Bóg tak. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Tak? I popatrz, tu jest mowa o tym, że podczas postu, ten post, który się Bogu podoba, to jest takim czasem, gdzie się rozwiązuje bezprawne więzy. My dzisiaj nie mamy niewolników. Ale może ty w sobie, gdzieś w środku, jesteś czymś związany, jakimś strachem, jakimś lękiem, może jest jakieś nawyki, nałogi, w których tkwisz i ten post, który podejmujesz, jest czasem, kiedy ty się z tego wszystkiego masz oczyścić. Kiedy zerwać masz te wszystkie rzeczy, które gdzieś jeszcze ciebie zniewalają, tego twojego człowieka. Te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że jeszcze jesteś niewolnikiem w jakichś sferach swojego życia i nie jesteś człowiekiem wolnym. Ale gdzieś jakaś jest może jakaś rzecz, jakiś przyczółek diabeł ma w twoim życiu, że ciebie za coś trzyma. Jak znajdziesz coś takiego, Duch Święty ci pokaże, musisz się z tego wyzwolić, musisz się z tego uwolnić. Czasami jest też tak, że jacyś ludzie są związani przez ciebie. Nie wiem czym, jakąś obietnicą, jakimś czymś. Więc Słowo Boże mówi tak: wypuszcza się na wolność uciśnionych wtedy i łamie wszelkie jarzmo. To jest to, co się Bogu po prostu podoba. To jest post. Dalej, werset siódmy. To jest post, który ma mu podobanie, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego. Przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.
To jest post, który się podoba po prostu Bogu. Może gdzieś około ciebie są jacyś ludzie, którzy potrzebują twojej pomocy, a nawet o tym nie wiesz, bo wiecie, my żyjemy w Irlandii, tak? Tu jest dobrobyt. Tutaj można nie dostrzegać naokoło siebie najprostszych rzeczy, ale tu może nie chodzi o to, że ktoś jest biedny finansowo. Może ktoś jest samotny. Może ktoś jest nagi, ale nie w sposób taki, że wiesz, nie ma. Może to są wszystko jakieś obrazy jedynie. Tak? Ta nagość to nie jest to, że on nie ma ubrania, tylko on jest na przykład nagi ze wstydu, przeżywa jakieś problemy w swoim życiu. Tak więc przychodzisz i go przyodziewasz, w jakiś sposób go zachęcasz do życia, i to jest to. Ten głodny to nie musi być człowiek, który akurat nie ma może jedzenia, ale ten głodny to może jest człowiek, który jest spragniony. Jest spragniony jakichś rzeczy z dziedziny, no nie wiem czego, na przykład jest samotny, tak? Bo przyjechał z Polski, bo nie ma znajomych i jest głodny i spragniony kontaktu z jakimś życzliwym człowiekiem. I ty możesz po prostu podzielić się tym swoim chlebem, albo wręcz Ewangelią z tym głodnym człowiekiem, który jest głodny i spragniony Boga. No nie? I kiedy te rzeczy się uczyni, o których przed chwileczką powiedziałem, werset 8 z Izajasza mówi tak: wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem, bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę. I będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, i dalej jest słowa, dla nas to jest niedziela. Dla nas to jest niedziela, dla nas to jest słowo o niedzieli, bo sabatem jest dla nas Jezus Chrystus. Więc w nowotestamentowy sposób należałoby to tak jakby zinterpretować, przetłumaczyć. Nie robimy tego aczkolwiek w taki sposób, aby sabat za dzień sobotni zamieniać na niedzielę. W taki sposób tego nie robimy, tylko dla nas prawdziwym sabatem jest Jezus Chrystus. On jest wypełnieniem tego. Jeżeli powstrzymasz nogę swoją od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej mowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. I to jest piękne słowo, słuchajcie, obietnicy. Ja chcę wrócić do wersetu 12-13. Może i wcześniej, 11-12. Tu jest mowa o Kościele. Tu jest mowa o Kościele. Że w momencie, kiedy nasze o wspólnocie, bo tak, tu jest napisane tak w wersecie 12, i już będę powolutku kończyć. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Twoi ludzie, czyli jest jakaś wspólnota ludzi, o której możesz powiedzieć, to są moi ludzie. Ja mogę tak powiedzieć o kościele, o moim kościele, tutaj Natala, że to jest mój kościół, że to są moi przyjaciele. I o nas będzie się wtedy mówić, że odbudujemy prastare gruzy, podźwigniemy fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą nas naprawiaczami wyłomów, odnowicielami. Chodzi o to, że post,
który podejmujemy, ten post, który podoba się Panu, jest takim postem, w którym odnawia się Twoje życie. Bo o to tutaj tak naprawdę chodzi. W poście odnawia się Twoje życie. W poście Duch Święty, który prowadzi Ciebie w takie miejsce, chce uczynić jedną zasadniczą rzecz. Chce, aby Twoje życie się zmieniło. Przede wszystkim chce, abyś Ty w poście przybliżył się do Boga i stając bardzo blisko Boga, przybliżając się do Niego samego, On może mieć wtedy zasadniczy wpływ na Twoje życie, tak, że Twoje życie będzie się zmieniać. Twoje życie będzie się odnawiać, naprawiać i myślę, że tu jest chyba istota postu. Bogu chodzi o Twoje życie, o to, aby Twoje życie mogło po prostu się zmienić. Aby Twoje życie, kiedy zostaniesz poddany temu egzaminowi, abyś po tym poście po prostu wyszedł innym człowiekiem. Tak jak Jezus Chrystus z tej pustyni opuścił tą pustynię po 40 dniach i rozpoczął swoją publiczną działalność, wszedł w nowy etap swojego życia. Ten post, który Jezus Chrystus podjął, był takim postem, dzięki któremu jego dalsza służba, którą rozpoczął od tego, mogła być poprowadzona w sukcesie. Popatrz, działy się cuda, działy się znaki, działy się uzdrowienia. To wszystko, co myśmy czytali u Izajasza, to miało miejsce i to się ziściło w osobie i dziele Jezusa Chrystusa. On jest tym naprawiaczem murów i on jest też przykładem dla nas tego, czym jest prawdziwy post. I jak patrzę na ten post, który Pan Jezus Chrystus wtedy podjął na tej pustyni, to był post przeprowadzony skutecznie. Ja sobie tak myślę właśnie teraz już kończąc i otwierając taką dyskusję dla nas teraz, w tej chwili, że no to jest istota, tak? Istotą jest to, aby patrzeć na Jezusa Chrystusa, z Niego brać wzór odnośnie wszystkiego, również i odnośnie też i tego, co Jezus Chrystus miał na myśli mówiąc post, tak? I teraz zapraszam nas wszystkich do dyskusji. Wspaniały czas będziemy teraz mieli. Więc możemy z powrotem teraz już włączyć nasze mikrofony. I zachęcam, tak, do rozmowy. I do tego, żeby dzielić się nawzajem naszymi przemyśleniami. Oczywiście, jak zwykle, nie wszyscy naraz, nie wszyscy naraz. Ja mogę coś powiedzieć? Możesz oczywiście, Ilona. Nie, tak po prostu tak sobie też staram pozbierać myśli i staram się ogarnąć to, co powiedziałeś. No i taka pierwsza rzecz, jaka mi się nasuwa, to po prostu, że to jest strasznie, strasznie głęboka sprawa. No i po prostu to nie jest takie proste, bo po prostu do postu trzeba się przygotować. Nie można tak podejść do tego, bo tak sobie myślałam, że post, no to załóżmy zrezygnuję z czegoś, czy tam, no nie wiem, przestanę sobie pozwalać na jakieś tam rzeczy albo coś, ale to wcale, to nie jest, to jest strasznie obszerny temat tak naprawdę i strasznie głęboki i trzeba naprawdę trzeba się na tym mega skupić, żeby pościć, żeby ten post miał, po prostu przyniósł jakieś skutki, bo inaczej to nie będzie się Panu podobało i to nie ma sensu po prostu. No, zgadza się. O, straciła Ilona zasięg. Niestety za chwileczkę do nas wróci. No, ale zgadza się. Ilona podjęła ciekawy temat. W poście nie chodzi tylko o to, żeby nie jeść i nie pić,
A nie, to nie, to tu nie o to chodzi. Myślę, że Izajasza, 58 rozdział, absolutnie centralnie po prostu nam objawia istotę tego właśnie, czym jest post. I Ilono, jesteś tak, z nami wróciłaś. Na ciekawą rzecz zwróciłaś uwagę. Jest ważne, żeby do postu się przygotować. To nie jest bułka z masłem, tylko do postu trzeba się przygotować. Coś więcej Irek na przykład może powiedzieć na ten temat, bo wiem, że on pości. I ma jakby praktycznie po prostu on pewne rzeczy może tutaj jakby podzielić się z nami. Ja wiem coś takiego, że kiedy ja na przykład rozpoczynam post, to wybieram sobie zawsze taki okres mojego życia, gdzie mam mniej pracy, bo zawsze wtedy mam jakby no mniej siły, tak, do tego, więc wybieram sobie taki okres, kiedy no, mam na przykład mniej pracy, na przykład kiedy nie muszę jechać do Anglii i instalować fanlighta, bo po prostu no, nie dałbym radę i ja bym po prostu padł z tej drabiny. W ogóle nie wszedłbym na tą drabinę nawet, jakbym, a jeszcze dźwigać po prostu ze sobą kawałek witraża, to już w ogóle odpada. No, więc takie rzeczy jak post, one są na tyle właśnie, Ilono, poważne, że trzeba sobie go zaplanować, tak? Żeby to był właściwy czas, trzeba zaplanować sobie i przewidzieć pewne rzeczy. Nie? Także dziękuję Ci, Ilono, za ten głos. Jak to miło, że ktoś też, komuś też jest ciężko. Ja chciałam jeszcze coś takiego dodać, właśnie, że post ma tak jakby za zadanie, żeby osłabić po prostu nasze ciało. I Jezus pościł. Agnieszko, bliżej mikrofonu, bo ciebie nie słychać. Chodzi mi o to, że główny taki jakby przykład, który jest dany nam na temat postu i ogólnie to, co właśnie czytałeś w Izajasza, to jest bardzo dobry fragment. Ja go dzisiaj właśnie rano czytałam. I chodzi o to, że post po prostu ma za znaczenie osłabić tak jakby nasze ciało, a wzmocnić naszego ducha. I to jest właśnie tak jakby główny cel postu. I chodzi tutaj o nasze ja. Czyli tak jakby nasze ja musi po prostu umrzeć i kiedy my pościmy, wtedy po prostu zbliżamy się do Jezusa, do Boga i po prostu powinniśmy pościć, powinniśmy właśnie tak jak Ilonka też mówiła, że no jest to ciężkie, jest to, musimy się przygotować do tego, ale post też tak jakby ma za znaczenie nie tylko możliwe, że chodzi o jedzenie, bo wiadomo, że jeśli my odbieramy jedzenie, czy nawet rośliny, każdy potrzebuje jeść. I jeśli my odbieramy to, to wtedy słabniemy, czyli umieramy. I wtedy umiera nasze ja, tak jakby. Czyli im częściej pościmy, wtedy po prostu słabnie nasz człowiek, nasze ego. I to na przykład mi to też bardzo dużo dało, bo kiedyś pamiętam, że nie wiedziałam, myślałam, że post to jest po prostu tylko trzeba pościć, Bóg widzi post, że ja nie jem i to wszystko. I Bóg da mi to, czego ja pragnę na przykład, nie? Ale to chodzi też o nas, o naszego samego człowieka, czyli o nas, że post jest to tak jakby dany nam też, że możemy go tak jakby, ten proces nasz, składa się i jest w tym zawarty post, że w poście tak jakby możemy wiele uzyskać i wiele, wiele możemy po prostu odnieść do samego siebie. Czyli Bóg zmienia nas wtedy, kiedy pościmy, bo nasze ja umiera i wtedy, kiedy na przykład oddalamy się od jakichś tam rzeczy, które na przykład nas przyciągają, czyli wiecie, na przykład chodzi o telewizor, chodzi o jakieś po prostu rzeczy, które. A my nie chcemy tego robić. My chcemy więcej, na przykład modlić się więcej, czytać Słowa Bożego. I to też jest post. To też jest to właśnie tak jakby ma to też zaznaczenie, nie?
No, nie wiem, czy tak mnie do końca rozumiecie, bo to faktycznie, tak jak powiedziała Ilonka, że jest to wielki, obszerny temat, nie? I to tyczy się ogólnie całego, tak jakby naszego życia. I post jest w tym właśnie zawarty. I post ma na celu właśnie nas też wypróbować. Tak jak Jezus poszedł na pustynię i był kuszony, i był wypróbowany, to post tak samo ma na celu właśnie w naszym życiu. Agnieszka, mogę coś jeszcze wtrącić? No rzeczywiście, to co powiedziałaś ma największy sens jak dla mnie, bo właśnie wtedy jak umiera mój człowiek, umiera moje ja, to ja wtedy jestem bardziej skora, żeby usłyszeć to, co Bóg mi chce powiedzieć. Bo nie jestem roztargniona innymi rzeczami, nie skupiam się na ich rzeczach, tylko mam przed sobą Boga, prawda? I się na tym skupiam i słucham Go wtedy i wyłącznie, prawda? I nie jestem, moje uwagi nie skupiają inne rzeczy, no. Tak, nie jesteśmy wtedy rozkojarzeni tak jakby na innych rzeczach, nie jesteśmy skupieni, tylko po prostu wtedy skupiamy się bardziej na Bogu i na tym właśnie, żeby czytać więcej Jego Słowo, żeby się więcej modlić, żeby się więcej do Niego zbliżać. Absolutnie tak, pięknie. Fajnie powiedziałaś o tej Agnieszko, o tej telewizji, o komputerze, czyli ten czas można sobie absolutnie w jakiś sposób zaplanować, żeby te rzeczy nas nie rozpraszały, tak? I to jest to miejsce, o którym tak mówimy, tak? Że Duch Święty wywiódł Jezusa na pustynię. W jakieś pustynne miejsce, czyli w momencie, kiedy ja poszczę, przeznaczam sobie czas na post, to w tym momencie jakby no muszę pójść na pustynię, w jakieś puste miejsce, z daleko od tego hałasu tego miasta. Odciąć komputer, odciąć po prostu telewizję, odciąć gazety, odciąć te nieustanne myśli o tym całym zgiełku życia, no nie? I wtedy oddalić się na taką pustynię. I wtedy Ja kiedyś nie rozumiałam tego, bo ja pamiętam, że u nas kiedyś w kościele, tutaj w Open Arms, pastor mówił, jak ogłaszał zawsze post, to ogłaszał, że no i możemy też pościć od Facebooka, wiecie, od Facebooka, od komputera i tak dalej, nie? Ja się z tym strasznie nie zgadzałam. Dla mnie to było takie, jak to post może być od Facebooka? To po prostu post to jest tylko żywieniowy, że to tylko nie jemy i tak dalej. I dla mnie to, bo ja tego nie rozumiałam na tamten okres, że to nie chodzi o to, że od Facebooka, tylko że to chodzi o to, żeby się zbliżyć do Boga, że to jest to jakby sam po prostu to, że my chcemy bliżej być Boga. I no, rozumiecie, o co chodzi, że nie, że Facebook, teraz mam post, bo jest łatwiej od Facebooka na przykład pościć dla mnie, tak sobie myślałam, no to przecież łatwiej jest pościć od Facebooka niż od jedzenia. Wiecie, o co chodzi, nie? A to nie o to chodzi. Ja też to dopiero później zrozumiałam, po jakimś czasie. No właśnie, to jest sprawa, wydaje mi się, bardzo taka dyskusyjna, czy jest łatwiej pościć od Facebooka niż od jedzenia. Dla niektórych. No, ale chodzi bardziej o ten czas właśnie, o tą taką pustynię, tak jak ty mówisz, nie? Że po prostu mamy być, tak jakby skupić się bardziej na Bogu. Bo te wszystkie inne rzeczy, czym się karmimy teraz, to jest świat cały, nie? To, co jest, otacza nas, tak jakby. Super. No okej, okay. Kto następny? Kto coś chce dodać? Fajna sprawa. To znaczy, z uwagą słuchałem Agnieszkę, bo absolutnie zgadzam się z tym, co mówi. Ja myślę, że w Biblii post jest otoczony, owiany taką pewną tajemnicą troszeczkę, bo nie do końca może to rozumiemy, dlaczego Bóg chce, żebyśmy pościli. Natomiast jest poprzez to, że Słowo Boże, że postawa Pana Jezusa, apostołów zachęca nas do tego, żebyśmy pościli,
Jest też no, pokazaniem tego jednocześnie, jak niesamowicie skuteczne to jest. Ja nie chciałem o tym wspominać, mówiąc o swoim życiu i o tym, że w swoim życiu pościłem. Powiem tylko tyle, że powiem to dlatego, że chciałbym was zachęcić do właśnie takiej postawy i do w ogóle do postu, dlatego że właśnie wtedy, kiedy w życiu pościłem, działo się to w najtrudniejszych chwilach i sytuacjach mojego życia. I właśnie to, że oddałem się poprzez post, poprzez modlitwę absolutnie od początku do końca Bogu, bo to nie było tylko takie wstrzymanie się od jedzenia, ale tak jak wspominaliście tutaj troszeczkę wcześniej, że w ogóle jest to jak gdyby takie odstawienie, wyrzeknięcie się czy odstąpienie od wszelkiego rodzaju takich fizycznych, cielesnych przyjemności i skupieniu się na Bogu, na modlitwie i na szukaniu w tym czasie tak niezwykle skutecznie i mocno Boga. Powiem tak dla zachęty, że dla mnie ten czas był czasem wyjątkowym i właśnie w tym czasie Bóg w sposób nieprawdopodobnie silny, mocny do mnie przemawiał. Ja nie miałem absolutnie wątpliwości w tym czasie, że to co słyszę, to co Bóg poprzez Boże Słowo do mnie mówi, jest właśnie od Niego i bardzo, bardzo na czasie. Daje mi możliwość rozwiązania moich problemów właśnie poprzez post i przez modlitwę i powoduje, że no, moja sytuacja dotycząca konkretnej rzeczy jak gdyby była przez Boga rozwiązywana. To jest jedna sprawa, taka jak gdyby duszewna, ale bardzo fajne jest w tym wszystkim też to, że właśnie poprzez post, ja myślę, że to jest też takim duchowym obrazem jest to też to, że właśnie poprzez post z medycznego punktu widzenia z kolei jest to dla nas, dla naszego organizmu bardzo, bardzo korzystne. Dlatego, że oczywiście zależy to od indywidualnie od każdego człowieka. Każdy człowiek może pościć, jak gdyby wyrzekając się różnych potraw, niekoniecznie na bardzo długi okres. Mogą być to posty po prostu krótkotrwałe, ale też bardzo skuteczne. Wyrzekając się jedzenia, no, organizm przechodzi taką nieprawdopodobną metamorfozę, bo nie jedząc powiedzmy już przez 3 dni, po 3 dniach z takiego medycznego punktu widzenia organizm przechodzi na tak zwane żywienie eudogenne, czyli tak, coś takiego powoduje, że organizm czerpie pokarm nie z zewnątrz, czyli z tego co jemy, tylko z naszego wnętrza, a więc jak gdyby w ten sposób sam się uzdrawia, dlatego że wszelkiego rodzaju chore komórki, toksyny i wszelkiego rodzaju zbędne rzeczy z naszego organizmu są wydalane. Także post jest korzystny dla nas pod każdym względem, a przede wszystkim pod względem duchowym. Takie są moje spostrzeżenia. Dzięki Jirku za twoje spostrzeżenia. Okay. Ktoś jeszcze coś chce dodać do tematu? A ja chciałem zapytać Piotr o coś. Czy wiemy o tym, że Jezus pościł jeszcze w innych sytuacjach? Znaczy, bo wiemy o tym poście przed kuszeniem, tak? I w czasie. Natomiast czy wiemy o innych momentach, kiedy Jezus oddał się postowi? Tak, wielokrotnie jest napisane, że Jezus Chrystus pościł, modlił się i pościł, aczkolwiek jakby nie jest to opisane. No nie? Jest taki bardzo ciekawy fragment w Biblii, jeśli my mówimy o poście,
kiedy to przyszli do Chrystusa uczniowie faryzeusze i uczniowie Jana i mówili tak, uczniowie Jana i faryzeusze poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą. I zadano Chrystusowi takie pytanie odnośnie właśnie postu, jak to jest, no nie? Ale wtedy Jezus Chrystus coś powiedział bardzo ciekawego, że dopóki, czy goście weselni mogą pościć, kiedy mają Pana Młodego przy sobie? I tu była odpowiedź taka, no nie, ale przyjdzie dzień, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy pościć będą. Tak? I dalej tam Pan Jezus mówi o tej łacie, bo nie przyszywa się łaty z nowej łaty do starego sukna, bo wtedy ta nowa łata obrywa stare, już zniszczone, osłabione sukno i tak samo nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, bo młode wino wtedy po prostu fermentuje i zwiększa swoją objętość i rozsadza bukłaki i tak, i bukłaki stare zostaną zniszczone i po prostu młode wino wycieknie. Ale mówi Jezus przy tej okazji właśnie postu, bardzo ciekawa rzecz, ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, no nie? I tym, w taki sposób Pan Jezus Chrystus właśnie odpowiedział na kwestię, no dlaczego uczniowie, Jego uczniowie nie poszczą. Czyli widać było z tej historii, nie wiem czy Piotrze ci to pomoże, że tak, Jezus Chrystus sam pościł, czyli to ten post 40-dniowy nie był jedynym postem Chrystusa, ale jest ewidencja w Biblii, która mówi, że Jezus Chrystus wiele razy pościł i on miał w ogóle styl życia taki, że on jakby chodził w poście. Natomiast jego uczniom się zarzucało, że ci natomiast nie poszczą. I Jezus Chrystus dał im taką odpowiedź, tak? No bo ja jestem z nimi. Bo tak właściwie ja jestem Panem Młodym, ja jestem tym sabatem. Nie? Ja jestem Panem Sabatu. Dlaczego tak samo uczniom Chrystusa na przykład zarzucano, że nie świętują Sabatu? Dlaczego nie świętujecie Sabatu? Jezus mówi, bo Syn Boży jest Panem Sabatu, bo ja jestem Sabatem, tak? I taka rzecz. Ale rzeczywiście, kiedy Jezus Chrystus został już wzięty apostołom, wtedy no, apostołowie no, wzięli się konkretnie za post. I o tym poście dalej jest napisane w Nowym Testamencie, tak? Żeby pościć i żeby zwrócić uwagę na te rzeczy, tak? Nie wiem, czy odpowiedziałem tobie, Piotrze, na twoje pytanie. Tak. No tak, właśnie powiedziałeś coś takiego ciekawego, co jakby jest właśnie po drodze z taką moją myślą, że jakby Jezus pościł jakby cały czas. Nie powiedziałeś tego tak dosłownie, ale coś w tym sensie, że taki typ życia prowadził postny. Tak to ująłeś. Ja sobie pomyślałem, jak słucham na temat postu, na temat tego, co mówicie, to pomyślałem sobie, że jest tak, że jest tak wiele rodzajów tego postu, że właściwie można by powiedzieć też, że Jest jakieś takie wymaganie od nas, że szczególnie kiedy ty mówisz o tym, że post jest również sposobem, w jaki się zwracamy do ludzi, jak traktujemy siebie nawzajem, prawda? Że to jest też coś takiego permanentnego w naszym życiu, powinno być w jakimś sensie, nie? Ten element postu powinien w naszym życiu być no właśnie taki ciągły w jakimś sensie, nie? Czy tak to dobrze myślę? No, myślę, że dobrze myślisz. Myślę, że dobrze myślisz. Ja jestem daleki od takiej myśli, że na przykład post robi się na przykład raz w miesiącu, albo w każdy piątek, albo w jakiś jeden dzień się pości. Myślę, tak jak i modlitwa, tak? Myślę, że my powinniśmy chodzić w takim stanie jakby modlitwy
I wielu z nas też mówi o czymś takim, że na przykład nieustannie się modli, tak? Że się nieustannie modlimy. Tak samo myślę, że można powiedzieć, że też jesteśmy w takim, też możemy mieć taki stan nieustannego postu. No bo czym jest post? Post, wydaje mi się, to jest takim szczególnym stanem, w którym człowiek wyraża taką tęsknotę ku Bogu i wyraża taką, taką chęć przybliżania się do Boga. Ja myślę, że możemy być w takim stanie cały czas, no nie? Cały czas w takim stanie nieustannej tęsknoty za Bogiem, że my liczymy się z Bogiem i cały czas chcemy po prostu temu Bogu służyć, modlimy się do Boga i prowadzimy takie życie. Takie, tu nie chodzi o takie ascetyczne życie, ale myślę, że chrześcijaństwo to jest styl życia. Podążanie za Chrystusem to nie jest religia, tylko to jest styl życia. I w tym stylu życia jest miejsce na to, że ja po prostu nieustannie jakby jestem poszczący. O, i tu nie chodzi o to, że ja nie jem, tak? Tylko, że nieustannie liczę się z tym, że rezygnuję z rzeczy, które oddalają mnie od Boga, a chcę cały czas, przynajmniej mam taką motywację, nie zawsze mi to wychodzi, że robię po prostu wszystko, żeby się przybliżać do Boga. Nie uprawiam pustosłowia, staram się nie zniewalać ludzi, staram się ludziom pomagać i to, Piotrze, o czym ty mówiłeś, jest bardzo ważne, że ten mój styl życia absolutnie odbija się na relacjach z innymi ludźmi. To musi mieć to przełożenie. Tak. Ty, Piotrze, mówisz tutaj o stylu życia, a można byłoby jeszcze dodać tutaj takie słowa, na przykład jak, nie wiem, taka dyscyplina chrześcijańska, bo skoro mówimy o poście w połączeniu z modlitwą, no to jest to takie ciekawe zagadnienie też pod tym względem, że modląc się i poszcząc, wprowadzamy w nasze chrześcijańskie życie pewną taką dyscyplinę, czyli no, szukamy takiego ciągłego kontaktu, o czym wcześniej też wspomniałeś, kontaktu z Bogiem, nie? I kontrolujemy nasz czas, naszą codzienność, każdy dzień naszego życia, jak gdyby oddajemy w Boże ręce i pod Boże panowanie. A fajny pozytyw tego też jest, czy może być taki, że na przykład no, człowiek, który pości, wyrzeka się pewnych pokarmów, jedzenia przez jakiś czas, odczuwa głód. Tak teraz wpadło mi do głowy też to, że dzięki temu na przykład możemy zrozumieć tych ludzi, którzy nie mają co jeść, mieszkają w krajach uboższych. W ten sposób no, możemy zwrócić też na nich uwagę, prawda? Że no, troszeczkę doświadczyliśmy tego, co to znaczy nie jeść, co to znaczy być głodnym, więc możemy też przez to współczuć tym ludziom, którzy naprawdę nie mają co jeść, nie dlatego, że poszczą, tylko po prostu są biedni i w jakiś sposób no, starać się im pomóc. Także post ma wiele, wiele pozytywów. No, i to fajnie, bo to nawet w Izajasza teraz to było nie napisane, żeby się też dzielić. Mhm. Tak. Nas zmusza wtedy Bóg do tego. Mhm. Ja mogę coś powiedzieć? Tak, tak. Powiem wam szczerze, że mam bardzo... ja nie wiem, jak to powiedzieć. To znaczy, u mnie jest tak, chrześcijaństwo jest, jeżeli poszczę, coś robię, z czegoś rezygnuję, to nie dlatego, że się tego wyrzekam, bo to jest fajne, ale ja się tego wyrzekam dla Boga. Ja się tego nie wyrzekam, bo to nie buduje. Nie buduje mnie film, nie buduje mnie chodzenie na przykład na imprezy, nie buduje mnie tamto czy owo. Ja się wyrzekam tego, bo ja takie dziwne wrażenie odniosłem, bo ja jestem z rodziny katolickiej. I moja mama miała coś takiego, że
chodziła na kolanach do Częstochowy, klękała przed obrazem. Ona uważała, że należy się właśnie wyrzekać. To jest coś pokrewnego. I tu mnie troszeczkę tak jakby przeraziło, bo mi się cały czas chrześcijaństwo kojarzy z tym, od pierwszego tutaj, jak jestem u was na studium, pastora, kojarzy mi się z tym, że w zasadzie ja nic nie mogę. Co ja się wyrzekę? A nie, tego nie umiem. Ja jestem bardzo złym człowiekiem. Jestem ja, jako ja jestem złym człowiekiem. Tak jak apostoł Paweł mówił o sobie. A ja proszę o Boga o pewne rzeczy. On mi to daje, tłumaczy i przedkłada. Czy to poprzez ludzi bożych, czy poprzez pastora właśnie tutaj na live, czy przez innego pastora. Akurat mam taką możliwość. I właśnie bardzo, bardzo mi się wydaje, że żeby uważać, trzeba jakby uważać na to, że my się nie wyrzekamy, bo później w pewnym momencie, to chrześcijaństwo może coś takiego być, w sumie to ono jest nieatrakcyjne, no bo tego się muszę wyrzec, no owego muszę się wyrzec, może za 5 lat będę wierzącym, bo teraz jestem młody, jeszcze poszaleję. I to, bo ja wiem, bo ja z ludźmi młodymi pracuję, rozmawiam, jeżeli ja bym z nimi tak rozmawiał, to oni by mnie po prostu z punktu logicznego, nie, bo wiadomo, że tu chrześcijaństwo to jest coś takiego, że Bóg dotyka człowieka i działa w tym człowieku Duch Boży. I to jest chrześcijaństwo. I cały czas mi się wydaje, że o tym, niezależnie co my robimy, jacy jesteśmy, musimy o tym pamiętać. Bo to się albo sprowadzi do katolicyzmu, albo do tego. To jest taka moja luźna uwaga, także proszę się tym nie przejmować, jeżeli ktoś ma inne zdanie. Ja tak po prostu poczułem, że powinienem to powiedzieć. Dobrze, kończę na razie. Wiesz co, Wiesławie, bo coś takiego, czym ty zacząłeś, no nie? Myśmy nie mówili o czymś takim, co ty powiedziałeś. Więc twoje wrażenie może być spowodowane tym, że po prostu jesteś zmęczony, tak jak powiedziałeś zresztą na samym początku, że byłeś zmęczony, czy też wróciłeś z pracy bardzo zmęczony i właściwie spałeś na tym studium i do końca nie słuchałeś. My zupełnie, kompletnie żeśmy o czymś innym mówili tutaj. Myślę, że myśmy mówili właśnie o czym, o tym, znaczy... myślę, że myśmy właśnie o tym mówili, o czym ty mówiłeś. Że dla nas po prostu właśnie post to nie jest, wiesz, właśnie to... Ja wiem, czym nie jest i dla ciebie, tak? Czym nie jest i dla ciebie, tak? Natomiast kwestii postu nie możemy w jakiś sposób pomijać i umniejszać. Ja znalazłem, kochani, taki ciekawy fragment jeszcze. Jakbyście sobie, jak macie Biblię otworzone, między jakby sobie, to otwórzcie sobie Dzieje Apostolskie, tak? Bardzo ciekawy moment, bardzo ciekawy fragment, jeśli chodzi o kwestię postu, no nie? Bo popatrzcie, myśmy sobie zaczęli o tym, że post rozpoczął publiczną działalność Jezusa Chrystusa, tak? Czyli post rozpoczyna służbę Chrystusa. Post coś rozpoczyna, no nie? Zobaczcie, zbór w Antiochii, 13 rozdział, Dzieje Apostolskie. Jak macie, 13 rozdział. Tam w Antiochii, ja przeczytam wersety od 1 do 3, tak? W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk i Manean, który się wychowywał razem z Herodem, Tetrarchą i Saul. I teraz uwaga, a gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Nie? To był moment kulminacyjny, jeśli chodzi o powstawanie Kościoła. Tak? W Antiochii powstał pierwszy zbór poganochrześcijański, gdzie tam był apostoł Paweł. Tu widzimy moment, kiedy Duch Święty powołał apostoła Pawła i Barnaby do tej szczególnej służby wśród pogan. Od tego miejsca rozpoczyna się służba, główna służba misyjna apostoła Pawła, kiedy on bierze Barnabę i formują
służbę misyjną, dzięki której idą po prostu po różnych miastach pogańskich i po kolei głoszą Ewangelię do pogan i po prostu potem zakładają kościoły. Po kolei, no nie? Efezjan, Filipie, Efes, Filipy, Koryntian, te wszystkie potem listy, które apostoł Paweł śle do tych kościołów. Tu się to zaczęło, tak? Ale w jaki sposób się zaczęło? Co poprzedza to wybranie Pawła i powołanie ich do tej szczególnej służby? Jak rozpoczyna się ich służba? Czytam jeszcze raz drugi werset. A gdy oni odprawiali służbę pańską, czyli publiczne nabożeństwo i pościli podczas służby pańskiej i postu, rzekł do nich Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Czyli popatrzcie, oni zostali przez tamten kościół wyprawieni też po odprawieniu postów i modlitwy. Tutaj by należało chyba w tej chwili w języku greckim zobaczyć, jak tam jest ten wyraz, co to znaczy to odprawienie postów. Co to jest to odprawienie postów? Przypuszczam, że się wszyscy umówili, pamiętacie, myśmy niedawno temu w naszym zborze założyli post sobie wspólnie. Umówiliśmy się, słuchajcie, kochani, będziemy pościć w tej i w tej intencji, no nie? I kto chciał dołączyć się do tego postu, to się dołączył, no nie? I oni tutaj, przypuszczam, zrobili coś podobnego, tak? Umówili się, odprawili posty, modlitwy i w tych postach i w tych modlitwach nałożyli ręce na Saula i na Barnabę i posłali ich do pewnej konkretnej służby. Skończyłem. Jakiś komentarz? Ktoś coś do tego chce dołożyć? Albo się ustosunkuje? A tak, proszę bardzo. Bo ja nie wiem, czy do tego komentarz, ale powiedziałeś coś fajnego, że jak się pościć, to coś się zaczyna. Ja sobie tak przypominam, że przed moim chrztem ty rozmawiałeś ze mną i właśnie mówiłeś, że będziesz pościł, że będziesz się wtedy modlił i że no, nie będziesz oglądał telewizji. Zapytałeś mnie, co ty myślę i czy ja bym nie chciała też razem z tobą pościć. Wiesz, ja właściwie nawet, to ja powinnam ci zaproponować coś takiego, ale no pościliśmy wtedy razem i wydaje mi się, że to właśnie przez ten post ja się przygotowałam do tego chrztu bardziej i głębiej. I ja sobie teraz tak myślę, że ten post to też może być takie właśnie, jak coś się zaczyna. Może być po prostu takim początkiem. No tak sobie pomyślałam, taka myśl mi przyszła do głowy. I sobie tak to skojarzyłam. Absolutnie, Ania, piękna myśl. No, absolutnie. I to jest, wydaje mi się, że to miało bardzo wielką wartość dla ciebie i coś pięknego doświadczyłaś w trakcie tego postu. Dokładnie, dokładnie. I teraz tak sobie myślę, czy na przykład, kiedy coś jest dla nas ważnego, no nie wiem, w życiu i właśnie zacząć sobie od postu. No nie wiem, to jest takie oczyszczenie też takie i ciała, jak powiedział to Ireneusz, bo jeśli chodzi o zdrowie, to też jest ważne, ale myślę, że i myśli, i ducha, i takich nas oczyszczenie, no i może coś bardziej się przeżywa, może coś tak jest bardziej ważne dla nas wtedy. No, dla mnie to miało znaczenie bardzo duże. Tak. Tak, ja zawsze staram się pościć wtedy, kiedy wchodzę w taki nowy etap mojego życia. Kiedy czuję, że coś nowego się zaczyna dziać, że Bóg powołuje mnie do nowych rzeczy, to wtedy po prostu zawsze poszczę. No i zawsze poszczę wtedy, Aniu, kiedy muszę wejść do wody chrztu. Tak, zawsze, kiedy kogoś chrzczę, to po prostu proponuję właśnie ten post. I zawsze po prostu poszczę z osobami, które przygotowują się do chrztu. Zresztą to jest ten wzór, bo ja sobie sam, Aniu, nie wymyśliłem, tak? Tylko to jest ten wzór, który jakby my czerpiemy jakby z pierwszych wieków, z tej nauki apostolskiej i z tego, jak od samego początku chrześcijanie chrzcili, to można już przeczytać w Didache.
jak oni się przygotowywali do chrztu i w jaki sposób to wszystko było. Także fakt, że Didache nie weszło do kanonu Nowego Testamentu, ale opisuje po prostu to, w jaki sposób praktykowano pewne rzeczy już w pierwszych wiekach, no bo Didache pochodzi z jakby mniej więcej wtedy, kiedy pisano Ewangelię Łukasza, to wtedy było pisane już Didache. To jest Tondę Daskolon, nauka 12 apostołów inaczej. I tam to jest tak fajnie opisane technicznie, jak przeprowadzano chrzty w pierwszym wieku. I to jest to, Aniu, co myśmy zrobili. Dziękuję Ci bardzo za tą fajną uwagę. Nie ma za co. Okej, ktoś jeszcze coś chce dodać? Tak, może ja jeszcze powiem na koniec. Chciałem coś powiedzieć. Tak, to jest prawda, to co wszyscy właśnie mówicie, posty mają największe znaczenie w życiu chrześcijanina. Ja tak, ja kiedyś sobie nie wyobrażałem w ogóle, co to znaczy ten post. Ja mówię, pościć w ogóle nie, to chyba nie dla mnie. Ale miałem w swoim życiu chrześcijańskim kilka długich postów, właśnie bez jedzenia, bo dla mnie po prostu ja wybieram ten post, jest po prostu największym postem, takim, tak jak właśnie Irek też powiedział, czyli że oczyszcza się nasze ciało tak naprawdę. My potrzebujemy jeść, a nie możemy i się oddajemy w modlitwę. I poprzez to właśnie mamy Ducha Świętego, który po prostu współdziała z tym. Jeżeli my się oddamy w modlitwie, zbliżamy się do Boga i po prostu było parę spraw, na których Bóg mi odpowiedział po prostu. Po paru dniach było coś takiego. Naprawdę jest to wielkie przybliżenie do Boga. Bardzo wielkie, ponieważ my chcemy coś jeść, a po prostu my się z tego wyrzekamy. Modlimy się do Boga i tak naprawdę z punktu fizycznego my tego nie czujemy też, że chcemy jeść. Bo w tym momencie ja pamiętam, jak chodziłem do pracy, ja robię po 13 godzin. I przykładowo ja tutaj chcę tylko powiedzieć, że ja nie miałem obiadu w ogóle czy coś takiego. I przykładowo ja sobie otworzyłem Biblię, ja się modliłem na przerwie, ja przykładowo czytałem. Nie było czegoś takiego, żebym ja czuł, że łachnę czegoś, że łachnę, jestem głodny. Nie. Przychodziłem do domu, też nie byłem głodny. Następny dzień się też zaczynał tak, nie byłem głodny, ponieważ byłem oddany w modlitwie. Czyli post oddany w modlitwie naprawdę, naprawdę dużo działa. A w szczególności odpowiada na wszystkie rzeczy, o które puścimy, o które się modlimy. A miałem tych parę rzeczy takich bardzo ważnych w moim życiu. I po prostu dostałem odpowiedzi po tym. Wiadomo, trzeba się do tego przygotować. Oczyszczamy swoje po prostu swoje ciało. Wiadomo, to jest dla Boga, nie? Jak już nie jemy, to oczyszczamy z wszystkiego. No i to jest dobre zachęcenie. Zachęcam wszystkich do takiego czegoś właśnie. Jeżeli czegoś oczekujemy od Boga, naprawdę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dobrze, kochani, słuchajcie, fajny czas, na pewno fajny czas. Dziękuję bardzo Wam wszystkim, słuchajcie, za uwagę. Mam nadzieję, że to był taki czas, który fajnie spędziliśmy i ubogaciliśmy się. Na koniec oczywiście zapraszam za tydzień na nasze kolejne studium, tak? Będzie, no wystarczy sobie tylko wziąć i otworzyć Biblię. O czym będzie? Będzie o prawdziwym skarbie, tak? I to będą tylko 3 wersety, które sobie zrobimy i poświęcimy im troszeczkę więcej czasu. A naszym zadaniem domowym to wiecie co jest, tak? Księga Izajasza, 58 rozdział. Przeczytać sobie, otworzyć sobie Biblię i sobie samemu to przeczytać. Jak ktoś nie ma Biblii, może wejść w internet. W internecie są różne przekłady, także jest taka fajna wersja R-Biblia, bardzo fajny program komputerowy, to jest niestety tylko na komputer, ale świetne jest, naprawdę warto to mieć na swoim komputerze, tam jest bardzo dużo przekładów Pisma Świętego. A teraz, kochani, już kończymy, jakbym tylko mógł poprosić kogoś, po prostu, żeby mógł się po prostu na koniec pomodlić, to by było bardzo fajnie. Irku, jeżeli mógłbyś się pomodlić, tak? Tak. To proszę bardzo, dzięki. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten wieczór, dziękuję Ci, Panie, za Twoje słowo.
Panie, to Twoje słowo zawsze nas ożywia i zachęca, Panie, do tego, żebyśmy szukali Ciebie i oddawali z taką ochotą, Panie, nasze życie i swoje serca Tobie, Boże. Bo Ty jesteś naszym Bogiem, naszym Królem, naszym Panem. Do Ciebie należymy, Boże, i Ciebie chcemy uwielbiać każdego dnia. Potrzebujemy do tego siły, potrzebujemy wiary, wiary, która wypływa z Twojego słowa, które nas buduje. I dzięki Ci, Panie, za to. Dziękuję Ci, Panie, za to, że to słowo możemy słyszeć, Panie. I dziękuję Ci, Panie, i proszę Cię o to jednocześnie, żebyśmy to słowo mogli wdrażać w nasze życie, bo ono nas zachęca, Panie, bo jest dla nas ostoją, Panie, jest dla nas siłą. Dlatego proszę Cię, Panie, by naprawdę było ono żywe również w naszym życiu, Panie. Błogosławię Cię, Panie, za ten czas i dziękuję Ci, Panie. Błogosław tę noc, która jest przed nami, błogosław nabożeństwo niedzielne, Panie. To wszystko oddajemy w Twoje święte ręce. Amen. 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 Dobrze, kochani, więc tak, nasze oficjalne spotkanie dzisiaj dobiegło końca, ale jakby ktoś chciał jeszcze w tym naszym pokoju skajpowym zostać na pogaduchy, no to serdecznie zapraszam. Oczywiście zapraszam serdecznie Was na niedzielne nabożeństwo o godzinie 11:00 do Glasshouse Hotel. No, powiem Wam, będzie bardzo fajnie, będzie fajne słowo przygotowane, będzie kazanie miał Irek oczywiście i ja, czyli będą takie dwa krótsze kazania, oczywiście uwielbienie i fajny czas, który później spędzimy ze sobą, nawzajem. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. I ten do usłyszenia, ale jak ktoś chce zostać na pogaduchy, to jeszcze niech się nie rozłącza.